Kanał Mosarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem. Tematem dzisiejszego filmu jest jeden z najpopularniejszych muchów na świecie, a jest nim Amblystegium serpens, czyli w polskim nazewnictwie krzywoszyj wężowy. Warto tą nazwę pamiętać, ale i tak najważniejsza jest nazwa łacińska. Dzięki niej każdy akwarysta na świecie będzie wiedział, o co chodzi. Krzywoszyj mu nic nie powie, a być może będzie myślał, że go obrażacie. Mech ten występuje w całej Europie, także w Polsce, ale również w Ameryce Południowej, Australii i Nowej Zelandii. Rośnie w miejscach lesistych i podmokłych. Preferuje miejsca bogate w składniki odżywcze z zasadowym pH, umiarkowanie suche do wilgotnych, słoneczne do zacienionych, na glebie wzdłuż dróg oraz w ogrodach, pod drzewami i krzewami, a także na częściach martwego drewna, kory i skał. Czyli jest szansa, taka mniej więcej na 90%, że swoimi brudnymi buciorami deptaliście po zacnym krzywoszyju i nawet tego nie wiedzieliście. Mam nadzieję, że patrząc na jego fotki powiecie sobie po cichu: no tak, no pewnie, ja go znam, widziałem, jak się wywaliłem w lesie, to prosto na papieżaka, nie, na krzywoszyja. Amblystegium serpens jest też nazywany nanomos, ale proponuję go po tej nazwie nie szukać, bo słowo nano z greckiego nanos to karzeł, a karła teraz nie ma, są tylko niskorośli. Nie, ten świat mnie przygniata swoją głupotą. Niskorosły metroseksualny afroazjata pojebało ich. Wróćmy do krzywoszyja. Nano oznacza grupę roślin o wyjątkowo małych rozmiarach w porównaniu do innych roślin z tego gatunku. Czyli nano jest jednostką miary, a nasz mech niekoniecznie jest jedynym mechem nano. Jest to niezwykle piękny, ale mało popularny mech. Budowę ma podobną do stringy moss, ale jest od niego mniejszy i rośnie dużo wolniej oraz nie ma bocznych rozgałęzień. Ten wolny wzrost jest idealny dla akwarystów i terrarystów, którzy chcą utrzymać szczegółowe i kontrolowane aranżacje. Mech Amblystegium serpens jest stosunkowo łatwy w pielęgnacji, wymagając jedynie regularnego podcinania, aby utrzymać pożądany kształt i gęstość. Roślina ta jest doskonałym wyborem do tworzenia naturalnych krajobrazów w miniaturze. Może być wykorzystywana jako ozdoba na kamieniach, korzeniach czy w akwariach z krewetkami, gdzie może też pełnić funkcję miejsca schronienia dla młodych krewetek. Pamiętajcie, że ten mech z natury nie rośnie w wodzie, ale tu szok i niedowierzanie. Nawet jeżeli ten mech nie rośnie w wodzie, może być hodowany zanurzony w akwarium, gdzie tworzy delikatne pionowe pędy. Temperatura 18-29 stopni Celsjusza, pH od 5,5 do 7,8, GH od 2 do 20 stopni. Oświetlenie niskie w okolicach 0,5 W na litr, szybkość wzrostu średnia. Jeżeli dodamy mu CO2, wtedy rośnie znacznie szybciej. Normalnie jego zapotrzebowanie na CO2 jest niskie i wynosi około od 2 do 4 mg na litr. Z ciekawostek, mech ten lubi dużą wilgotność i lubi niską wilgotność. Jak to możliwe? Otóż w wysokiej wilgotności rozwija się normalnie. Kiedy następuje w jego zielonym życiu susza i wilgotność spada, roślina zaczyna coś na kształt zimowania. Mech wówczas wypuści dobrze widoczne puszki sporofitu, uwalniając z czasem zarodniki. Sporofit to stadium diploidalne, w którym zachodzi proces mejozy. Tak, ja też w tym momencie pomyślałem o majonezie, więc spokojnie. Na zdjęciach zobaczycie zielone coś na brązowych, długich nóżkach wystających z muchu. To właśnie sporofity. A żeby nie było tak łatwo, to powiem, że sporofit mszaków nazywany jest sporogonem, co przynosi skojarzenie z samogonem. I na tym kończę, bo zamieszam wam w głowach tym Amblystegium serpens.
mnie chłop po polu i łapami macha. Przed chwilą kombajnem poszatkował Stacha. Stacha rozrzuciło nawet po obejściu. Dupa na stodole, a łeb w samym wejściu. Biegnie chłop po polu i łapami macha. Przed chwilą kombajnem poszatkował Stacha. Stacha rozrzuciło nawet po obejściu. Dupa na stodole, a łeb w samym wejściu.